Siemaneczko, z tej strony Dim2 i dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek z ulepszeniem. Sami widzicie, bardzo krótko, ale spokojnie. Dzisiaj kościopłytowy musimy ulepszyć na plus 9. Jest na razie tak tandetny. 50 bodzi. Tyle sobie przygotowałem, żeby to było jakoś wyglądało w miarę dobrze. Dobra, plus 3 i zaczyna się bardzo dobrze. Moim zdaniem będzie to dosyć irytujące z tego względu, że bardzo często piszecie mi: Darek, przecież tego zwykłymi bodziami się nie da po prostu zrobić. Jeśli się nie da, no to się nie da, ale na pewno będę próbował to zrobić w jakikolwiek sposób na plus 9. Powiem tak, mam też dla was przygotowany konkurs na Facebooku, więc jeśli ten filmik oglądacie, zapraszam też na Facebooka DIIIM2. Macie link w opisie, tam powinien być też konkursik fajny. A jaki konkurs, sami zobaczycie, jak wejdziecie na Face'a. Trochę yangów na samosie, bo stwierdziłem, że mnie to tak dużo nie potrzeba, a co mi potrzeba, to już praktycznie uzbierałem. No, mogę tak powiedzieć. Powiem tak, pancerz kościopłytowy na razie plus 4 maksymalnie. Oho, plus 5 spalone. Nie, to dla mnie jest pancerz kościopłytowy, który jest dosyć hardkorowym do ulepszania. Tak samo chodzi, jeśli chodzi o runiczny. Tego się po prostu nie da zrobić w jakiś normalny sposób bodziami. Jeśli ktoś zrobił to bodziami, jesteś moim mistrzem i będę cię wielbił do końca gry w Metina. Wiesz dlaczego? Bo to, co się dzieje... Ja maksymalnie miałem plus 8. Nawet jest gdzieś z tego filmik, jak próbowałem walnąć to na plus 9 bodziem. Ale to było na samym początku, więc ta szansa może była jeszcze trochę wyższa niż jest teraz. Ale no... Da się zrobić na plus 8, więc pewnie na plus 9 też się da. Tylko ile trzeba bodzi wymarnować, tego nikt nie wie. Myślę, że mogę zrobić taki odcinek z 500... To ma, bo z 500 bodzi może przejdzie. Musiałbym wyekspić ze 100 postaci do 30 levela. To jest do zrobienia. Myślę, że chyba tak zrobię, ale to będzie z runicznym na pewno. 500 bodzi i totalna jazda, ale to już na pewno zobaczycie. Wiecie co, ja jestem po prostu dzisiaj zły. Nie wiem czemu Bandicam wyłączył mi się na robieniu ostatnich bodzi, które miałem jeszcze na tamtej stronie, na tam poprzedniej stronie. I mogę powiedzieć tylko tyle, że się wkurzyłem, zirytowałem, że nie ma pełnego tego ulepszania. Ogólnie maksymalny kościopłytowy był plus 5. Koniec, cowy rezultat zaraz sobie zobaczycie. Dobrze, że wtedy skończyły mi się te odłamki, a nie do końca po prostu poleciałem z tymi odłamkami, które miałem, bo jakbym poleciał do końca, to bym był kompletnie zły, bym nie mógł wytłumaczyć i wyjaśnić, co się stało właściwie, tak? Plus 1, o, plus 1, to się zawsze robi, bo nie można spalić. Szkoda, że nie można spalić na przykład na tą zbrojkę, co mam na sobie, na plus 9. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie następny odcinek z mojego męczarnego ulepszania, 1100 łapek w górę i widzimy się w następnym odcinku. Jeszcze nie wiem, co będziecie ulepszać, ale stwierdziłem, że kościopłytowy użyje tych zwoi, co to są tam magiczny metal, magiczny kamień się kupuje w IES-ie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że coś dobrego. Na początek kupię 10, od plus 4 albo spróbuję plus 6 zrobić w jakiś magiczny sposób i będę dorzucał. Pamiętajcie, na Dim2 macie konkursik, na Facebooku oczywiście, więc zapraszam do subskrybowania, polubienia, komentowania. Chcę zmienić trochę jakość, zostawić ulepszanie, mity i trochę zwierzaków i inwolię. Więc do zobaczenia, pa pa!